Makerbee to chyba najmniejsza drukarka, z jaką miałem styczność i moim zdaniem z tych małych zdecydowanie najlepsza. W komplecie Państwo macie oprogramowanie, wystarczy wczytać model trójwymiarowy z pliku STL. Ten model można skalować, zwiększać, zmniejszać, obracać. Co ciekawe, ponieważ soft jest jakby w komplecie, wszystkie ustawienia ograniczają się do tego, żeby podejrzeć sobie warstwy, zobaczyć jak wyglądają. Platforma buduje się automatycznie. Co ciekawe, ta drukarka nie posiada konieczności przyklejania materiału przy użyciu taśmy kartonowej. Zobaczycie Państwo, sama sobie wybuduje. Jest to tak proste, że no, bardziej proste być nie może. Ona jest podłączona przez USB z komputerem. Naciskamy print via USB. Komputer komunikuje się z drukarką, aby przesłać plik. Za chwileczkę będziemy mieli wykrytą prędkość. Naciskamy print i co najciekawsze, proszę zobaczyć, drukarka jest wyposażona w system pomiaru pozycji w osi Z. Jest niesamowite, sama sobie podmierzy platformę i będzie drukować. No prostsze być nie może. Modele wychodzą ładne. Ja tylko powiem, że drukarka kosztuje około 700 zł netto, no więc jest to wręcz śmiesznie mało, jak za taką jakość produktu. Tutaj jest jakiś model przykładowy. O, można zobaczyć, jak drukuje. Jest to całkiem ok. Teraz drukarka nagrzewa głowicę i kiedy głowica zostanie nagrzana do odpowiedniej temperatury, proces drukowania rozpocznie się. Na chwileczkę zrobię pauzę, aby nie trzeba było czekać. I jesteśmy już blisko. Drukarka drukuje ABS o średnicy 1,7 mm. Temperatura już jest praktycznie uzyskana, także domniemuję, że drukarka za chwileczkę ruszy. Ekstruder znajduje się tutaj, co ciekawe, a tutaj tylko głowica. I ruszamy. I teraz drukarka buduje takie coś dziwnego. To jest właśnie system, który chwyci obiekt, przyklei go do stolika. Co ciekawe, to bardzo dobrze działa, wygląda okropnie, ale też bardzo łatwo odczepia się ten support od obiektu po zakończeniu drukowania. No i to w zasadzie tyle. Więcej informacji o drukarce znajdą Państwo na stronie. Są zdjęcia. Można sobie zobaczyć ze wszystkich stron, jak wygląda, jakie ma złącza. Także zapraszam serdecznie i miłej zabawy z tym fenomenalnym urządzeniem.